Kim jesteśmy? Jak się nazywamy? Gdzie jesteśmy? O co chodzi? Nie wiem. Bo jesteśmy w amnezji. Tak zwanym mrocznym obłędzie. Witam was oznaczony. Jak zwykle z kanału Legendarne Let's Playe. A tu drugi horror w historii naszego kanału, który będziemy mieli okazję przejść i sprzedać wam paręnaście, paręset, milion naszych wrzasków. Cóż, zapraszam do gry. Na razie pierwszy raz włączyłem tą grę, w życiu w nią nie grałem. Słyszałem tylko, że jest przerażająca do potęgi Entei, więc wnioskując po tym, co przeżyliśmy podczas Outlasta, to będzie ciekawie. Aha. Czyli nie jestem oznaczony, jestem Daniel, bo tak się nazywa główny bohater tej gry. Bez schizu. Czyli tak samo jak w Outlaście. Tutaj nie będziemy się bić, tylko uciekać i przechytrzać. Dobrze. Tak będzie dobrze. Bo no to zalecamy grę w ciemnym pokoju z sławkami na uszach. Wiecie co? Zgadza się. Mam słuchawki na uszach i ciemny pokój. I wbrew temu, co przed chwilą pokazałem swoim głosem, wcale mnie to, kurde, nie cieszy. Ja to mam nadzieję, że nie pochłonie kiedyś tam bym wyszedł. Nieważne. Idziemy. Nazywam się Daniel. Okej. Okay. Znowu ktoś tu ma to kopki róż, wiem. To jesteśmy w kopieli, tak. Romantyczny kopki. Może jeszcze świeczuszki. Czemu by w sumie nie? Czy to płyn? Wygląda na krew. Au. O, zniszczyło. Świeczuszka.
Serio? Ja wiem, że jeszcze jest jasno, ale wolę mieć źródło światła, tak na wszelki wypadek. Co jest? Co się dzieje? Jezus, co ja ćpałem? Dobra, druga minuta gry, ale jeszcze nic nas nie bije, jest dobrze. No o, może was wezmę. Nie, dalej nie mam krzesi. Jezus, a co to? Pusto. Na chwilę. Okej. Prawy. Prawy to ten. O, mam serducho. Dobra. Wygląda, że to chyba tyle w tej szafie. Oczywiście jedna świeca, która się pali, to jej nie mogę wziąć. O, alko. Myślę, że mi się to może trochę przydać. Nie wiem, co to jest. No niech będzie studencka wersja light. Już pan... wtedy nie żyje. Dobra. Koniec, nie przyjemy nastroju. Podoba mi się to, że można tutaj wszystko podnieść. Ale tak jest kompletnie niezwiązane z niczym. Bardzo nie podobają mi się te zbroje. Jezus! Co to za kroki? Coś tu biegło. Coś tu ostro przyśpał chyba. Co się dzieje? Wcale nie ma. Mnie tu wcale nie ma. Ale tu mogę być. Nie podoba mi się to spełnić. Tylko już wspomniałem jakieś 5 razy. A, tu szafa jest. Nie mogę podpalić. Jezus, co to jest? Jak mam to pod coś podpalić, no? No, powiem wam. No, nawet nie muszę chyba nic mówić. To chyba nie jest psychiatryk z tego co wiem, ale kurde wygląda jakby to były jakieś psychiatryczne ciuchy. Znowu coś tu wieje. Kamienie. Czekaj, wezmę kamień. Nie wezmę. Thank you.
palce go, uważaj. Książka leży. Dobra. Chyba jest to jakieś notatki. Co tu się chyba dzieje? Nie, zaczekajcie, robię chwilę przerwy. Wybaczcie, ale sam się poczułem źle przy tej grze. Nie musiałem wystawić głowy za okno. Czemu to jest tak ciemno? Mam lampę. Dobra, jaśnie. Latarnia spala oliwę. Nice. Tak, krzesiwko. Szybko tracę tutaj. Dobra, tu jest ciemno. Ciepło, jasno, ja się tutaj nie ruszam, ale chyba nawet to musiał. Co jest? Dlaczego mi tak lata? Kawałki szkła. Jakieś kurne nożyczki dziwne, ale miki. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Super, tylko takie mądre pytanie. Jak mam kogoś zabić, skoro mam tylko latarnię?
wkładać go tą latarnią do śmierci? Mi się zdaje, że to nie jest jednak wino. Jezu! A, dobra, to koniec. Dobra, to jest względnie jasne. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. The 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me,
The dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Możemy nie otworzyć jakiegoś kropec. Tu ten Hamon rozpierdziela toka. Teraz ich tropi. Czego to jest płotwa? Słyszę kroki. Starek się. Nie wiem, to moja mordercza latarnia. Ale już chyba nie wrócę. May 17, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting the crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab. I was trapped. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Mechanism.
czym to robić? Ha! Jeszcze, jeszcze. Gini. Dobra. Jest to folklor. Konopny worek. Skąd to znamy, nie? Konopny worek. A wy nie domyślni jesteście. Chloroform, worek. I tak się podrywacie, czy? Gruszka 95 coś o tym wie. Słyszę, że ktoś jest z nadreni, z Prus, to już wiem, że będzie źle. Niemcy zawsze coś dziwnego robią. Nieśmiertelny baron. Ten Aleksander. Tylko, że weźmy pod uwagę, skoro on jest nieśmiertelny, tak ja mam go kurnawać, zabić. Takie mądre. Jak są zamknięte, to dlaczego się ruszają? Trzeba to jakoś przesunąć. Tylko jak? Nie wiem, czy to jakoś przesuwa, tylko nie są w taki sposób. Trzy trzeba szybko. Tylko czy w tej kolejności? Może widzę. Raz. No ruszcie, szmato. Co chodzi?
Było zamknięte. Jakoś drgają chyba. Tu byłem już. Po co ja to otwieram jeszcze raz, jak już nie było? Krzesiwko. Zadań. Spoko, wygrałem. Chciałbym. Główny hol. Tin Hinan. Prototypie po mojej drodze. To jest horror, nie prototyp. To się nie tankuje biomasę. Kurwa, więcej. Nie wiem jak wy, ja na tą chwilę mam dość. Do zobaczenia, kiedy się odważę następnym razem. Ale pożegnam się jednak w świetle. Do zobaczenia. Najszybciej.